O, witam serdecznie. Odpaliłem Renatę. Nasza Renata jest jak ciągnik, ona jest brudna i w ogóle masakra. Przez ostatnie prawie rok to nie było w niej robione prawie nic. Odpaliłem grata, chodzi nierówno, ale diesel pracuje jakoś. Z tym, że turbina nie zawsze się załącza, ale jak wciśniemy sprzęgło, to słychać takie coś. Tak. Później już często biegi nie chodzą. Ma tyle przejechane. Nie jest jeszcze tak najgorzej. Widziałem egzemplarze po 300 coś tysięcy. Co dalej? No biegi jakoś okrutnie, ale na początku wchodzą. Jak będziemy jeździć już dalej, to jest gorzej, tak? Więc co dalej? O, no takie patenty jakieś. A najciekawszy patent, jaki żeśmy wymyślili tutaj w Renacie, to czy mój tata na to wpadł, że słuchajcie, jak jest zimno, to jak przekręcimy kluczyk, to to wtedy tym sobie trochę takim pstryczkiem normalnie od świateł, że sobie naciśniemy, to podgrzeje nam świece, tak, te żarowe, i wtedy nam odpali. A tak, to nam nie odpali. A wystarczy, że potrzymamy nawet 5 sekund i już jest ok, i już wtedy możemy odpalać samochód. Tak? Jak jest zimniej, to dłużej. No. Silnik jakoś tam recholi. Oje, no, otworzyłem. Jakoś tam recholi. Tu naprawdę w tym samochodzie dużo wymieniliśmy. Tu widzę, że teraz mi się chyba odkręciła gdzieś podkładka. Jak jedziemy, to na niektórych obrotach trochę przerywa. Prawdopodobnie jest to złe ustawienie pompy paliwa w stosunku co do wtrysków. Nie, tu by trzeba było z powrotem przykręcić. Tak, więc silnik jakoś chodzi. Tu był rozrząd zmieniony. Tu było masę rzeczy zmienionych. Amortyzatory tu... Rany boskie, tu jest naprawdę dużo samochodu nowego. Tak. Więc tylko wystarczy to łożysko zmienić, może z tyłu coś w belce puka, ręczny zrobić, nie wiem, nie? I to jako ciągnik by służyło dalej, tak? Tylko nam się już nie chce rozbierać tej skrzyni biegów i tak dalej, bo to byśmy my od razu chcieli zmienić sprzęgło i w ogóle, więc sobie odpuszczamy tą robotę i sprzedajemy go za normalne pieniądze dla kogoś, kto będzie chciał to zrobić. I ja chcę 2000 po prostu złotych, tak? I za te 2000 złotych po prostu ręcznego nie ma. Spróbujemy nim pojechać trochę do przodu. Hamulce są nowe. Samochód pędzi, fajnie, nie? Tylko teraz już nam się nie chce rozbierać tej skrzyni biegów i w ogóle. I sobie odpuszczamy Renault. Będziemy się bawić w inne samochody. Tak. A Renault może pojechać do kogoś, kto będzie chciał po prostu zatyrać je gdzieś na polu do roboty, po prostu do pracy, trochę je tu umyć. Tak, Hania porysowała okna. Słuchajcie, tam jeszcze jest jakaś naklejka. Auto jest ciekawe, jest bardzo duże. Myśmy nawozili w nim rzeczy. Tak, i to nawet cięższe rzeczy też dobrze wozi, i to jest jako auto, też może być jako ciężarowe, tak, bo chyba w papierach nawet ma. Tu można o pieniądz poszukać, więc hajs trzyma się samochodu, nie? Więc tak to jest. I życzę wam wszystkim miłego dnia. O, wycieraczki działają, chociaż trochę nie zbierają. Nie, ma wodę, tryska coś, skończył się płyn, niestety. No, trochę ma tutaj gdzieś szybę wytartą. No, ale to na to, na polowe roboty może być. Tak? Światła, wszystko chodzi. No tak w miarę jest, nie? Ale jeśli chodzi o właśnie te sprzęgło i tak dalej, to by trzeba było tam zabrnąć, przekopać to i porobić ten samochód w ten sposób. Być może ma troszeczki ubytek też na maglownicy. Tam jest taka uszczelka jakaś czy coś. I w tym miejscu trochę z jednej strony próbuję podsączyć czasem. Nie? Czasem.
No i to było to wszystko, słuchajcie, i życzę Wam miłego dnia. Thank you.